Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam do tego, abyście skorzystali z linków w opisie tego materiału. Dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć mnie, ewentualnie nawiązać współpracę. A dziś na tapie bierzemy sobie kolejną mangę. Powracamy do świata. Może nie kwitnącej wiśni, ale to co z niej wychodzi, to co jest tam tworzone. A na pewno są tworzone podejrzane sekrety, przynajmniej na nasze polskie tłumaczenie. I powiem szczerze, że mm. <laughs> trochę przypadkowo na tą serię trafiłem. Za nie odpowiada nasze polskie wydawnictwo Siedem Macek, które z tego co się orientuję, yy, raczej się specjalizuje w wydawaniu hentai, aczkolwiek to nie jest hentai. Ja bym powiedział, że to jest bardziej takie ecchi. Taki gatunek, troszeczkę luźniejsze hentai, chyba najprościej można to nazwać. A podejrzane sekrety też kupiłem trochę tak właśnie na próbę, bo tego jest 13, 14 tomów, 12 czy jakoś tak, czy nie wiem, czy, czy będzie 14, a jest 12 seria jest niezakończona, nie pamiętam. Jest tego od groma, ale tutaj po prostu ulegnę Pierwszy tom po prostu mnie kupił. Jest rewelacyjny. To jest coś, co po prostu ja potrzebuję przeczytać. Także zaczynajmy. Okej. Okay. Miękka oprawa ze skrzydełkami. Tutaj to co prawda nie jest, to chyba rozkojarzenie to i ten przerywnik mnie tak chwilkę zamulił. Ale mamy oczywiście, jak możemy zauważyć, obwolutę. Jeśli chodzi, co kryje się pod spodem, to rysunek naszej jednej z głównych, jak nie główną bohaterkę tej serii, tej mangi, tego komiksu. Czyli widzimy ten rysuneczek, który wygląda tak. No mówię, jest to zdecydowanie 18+, ale jest to... Takie fajne 18, plus, bo, bo, bo mówię, nie jest to żaden pornol, mówiąc najbardziej brutalnie, tylko lekki, taki właśnie, nazwijmy to trochę erotyk. Cena okładkowa 24,99. Tutaj zresztą widzimy to, co było tam na okładce, ten rysunek. I, i co mogę powiedzieć? Życie nastolatków główny bohater, który męski, który udaje się na studia. I zamieszkuje w, no, w pewnym pokoiku, w pewnym takim mieszkanku swoim, gdzie wewnątrz znajduje się tajemnicza dziura. W ścianie. Dosłownie. Tajemnicza, no dobra, może Wam nie będę tego zdradzał, ale tajemnicza dziura, przez którą tak jak widzicie on tutaj zagląda. Yy, I dowiaduje się czego? Że po drugiej stronie mieszka jego koleżanka, która się zadowala. Dosłownie. Yy, w wyniku sytuacji, która ma tutaj miejsce i późniejszym wchodzi w posiadanie pewnej rzeczy, którą zaczyna szantażować naszego bohatera i najprościej mówiąc ja cię w powiedzmy tam w poniedziałki, środy i piątki, a ty mnie we wtorki, czwartki i soboty, tak? Na tej zasadzie. Możemy się podglądać i bez oporu robić wszystko, dosłownie. Także tak. Tak to wygląda mówiąc w skrócie. Oczywiście on się na to nie do końca godzi. Czuję, że to jest niemoralne i, i tak z czasem to się zaczyna zmieniać. A tu tak dużo się dzieje. Są takie sytuacje, jak jedna ze Słomką wam powiem. Nie będę mówił o co chodzi, że po prostu zacząłem się bardzo głośno śmiać i to było coś niesamowitego. Owszem, są momenty też... Brutalne, dotyczące złych rzeczy, które może się co prawda nie udają, ale mają miejsce owszem. I rozumiem fabularnie, dlaczego to jest tak wytłumaczone, i wiem, że Japończycy lubują się w tego typu ekscesach, ale no, no musi mieć to jakieś uzasadnienie owszem. Dodatkowo, relacja naszego bohatera z pewną inną dziewczyną, która się w nim podkochuje. I nie wyobraża sobie, żeby on należał do kogoś innego. Tego typu rzeczy jest tu naprawdę jeszcze więcej, a wszystko jako całokształt naprawdę jest świetne. Bohaterowie są barwni, jest dużo humoru, oczywiście też poważniejszych momentów, tak jak wspomniałem, a wszystko jako całokształt zmierza w dobrym kierunku, żeby to się rozwijało i przede wszystkim ciekawi mnie właśnie relacja naszych dwoje bohaterów męskiego i żeńskiego tutaj. Mam na myśli i tych drugoplanowych, bo nie wiem komu faworyzować i kibicować, ale naprawdę świetna seria, cholernie mi się podoba, i to akurat wiem, że będę kontynuował i będę czytał dalej, więc nie musicie mnie nawet namawiać. Jestem ciekaw, co się będzie działo dalej, bo ten bohater, ten męski jest naprawdę przekozacki. Także. Można brać w ciemno coś takiego męskiego, madgowego, niechętajowego do końca. Polecam, naprawdę. Fajnie, że zostało wydane to na naszym rynku. Także tyle z mojej strony, dziękuję Wam bardzo. Zachęcam, abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi bardzo miło. Nie zapominajcie też o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć sobie dzwonek. Dzięki temu będziecie na bieżąco informowani, że na moim kanale pojawiły się jakieś materiały i nic Wam nie umknie. Także tyle z mojej strony, dziękuję Wam bardzo. Cześć.